świat, w którym dorastałem, miał wiele fizycznych ograniczeń. Dziś możemy działać w kilku miejscach równocześnie. Do biura w Warszawie lecę 40 minut. Krócej niż poranna jazda do biura we Wrocławiu. Już zanim kupiłem pierwszy komputer, wiedziałem, że z grami chcę być w jakiś sposób związany. Dla mnie Techland to ludzie, których łączy determinacja, ambicja i wspólny cel tworzenia najlepszych gier na świecie. Call of Juarez to pierwsza polska gra wydana na wszystkie trzy najważniejsze platformy. Kolejna gra, Dead Island, za zwiastun otrzymała Złotego Lwa w Cannes i była ogromnym światowym hitem. Naszym największym przebojem jest Dying Light, gra, którą od premiery zagrało już ponad 10 milionów graczy. Droga do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, była ekstremalnie trudna. Nie mieliśmy pojęcia, jak zacząć, nie wiedzieliśmy, od kogo się uczyć. Dawaliśmy ogłoszenia na wrocławskiej giełdzie komputerowej, szukając kogokolwiek, kto potrafi programować, rysować, kto chciałby spróbować tworzyć gry. Za 20 lat chciałbym chyba, żeby każdy gracz na świecie wymieniał Techland jako ulubionego producenta gier.